Siemanko, witam was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki odcinek z zewnątrz i po prostu będziemy jeździć sobie na hulajnogach i powiedziałem jeździć, dlatego że nie będę dzisiaj sam. Ze mną dzisiaj będzie mój brat. Siemanko. No i będziemy dzisiaj najprawdopodobniej jeździć na hulajnogach i będziemy grali w taką grę pauza, nie pauza challenge, tylko poza challenge, że ktoś jeździ na przykład na hulajnodze, ale musi jechać na chodniku i wtedy robi jakąś pozę. I później długa, następna osoba nie może tej pozy jeszcze raz wykorzystać. Więc mam nadzieję, że materiał wam się spodoba i widzimy się już za chwilę, gdzie będziemy już na miejscu. Poza challenge to, no wiecie, już wam przed chwilą tłumaczyłem. Na przykład, patrzcie teraz. Pauza challenge i mój brat musi zrobić jakąś, nie wiem, dziwną pozę. On na przykład, nie wiem, podnosi hulajnogę do góry. O taką pozę i on musi stać bez ruchu przez 10 sekund, przez 3 sekundy. To jest bardzo ciężkie zadanie. I następnie nie będę mógł tej pozy wykorzystać. I po prostu to wszystko. Jak na chodzi o zasady, pamiętajcie o łapce w górze i o subskrypcji. Pamiętam ten pierwszy odcinek i tą premierę AC-ego. Naprawdę dziękuję wam bardzo za te wbicie 15 subskrypcji. Ale ja mam bardzo do was wielką prośbę. Wbijmy może 30 subskrypcji i zrobię pack opening w FIFA 20 już, bo na pewno FIFA 20 będę miał. Jeżeli więcej chcecie odcinków z dworu, to mogę następnym razem nagrać, nie wiem, jakieś wyzwania z piłki i to już będzie jakaś inna osoba albo większa grupka. I teraz już będziemy się widzieć na miejscu, bo jesteśmy tutaj w małym miejscu, otoczeniu, ale chyba nawet tutaj byśmy mogli robić pauzę poza challenge i po prostu, no co, zapraszam was do oglądania, trzymcie się i cześć. Przepraszam was bardzo, że nie było w poniedziałek live'a, ale no po prostu był taki upał, że naprawdę nie chciało mi się nic zrobić po wykończającym dniu w szkole, jak i też w samym domu, więc tak. Pamiętajcie też o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo mam nadzieję, że naprawdę jesteście w stanie wbić te 30 subskrypcji. I po prostu teraz będziemy sobie tak jeździć i tych pauzy challenge będziemy robić, nie? Ja tylko podjadę do mojego kamerzysty. Dobra. I co? Będę po prostu teraz nagrywał wszystko, co się dzieje. Może trochę nas trząść, dlatego że jesteśmy na kostce burkowej, a hulajnogi wyczynowe do tego się zbytnio nie nadawają. I no co, widzimy się już za chwilę i zobaczy na to piękne pole teraz. Nie, pięknie tutaj jest, prawda? Dobra, teraz może trochę trząść, bo będziecie mieli cały widok z... Z tego jak jadę z jedną ręką, myślę, że to ciężko. I teraz tak może czasami... Będziecie tak mogli czasami patrzeć, dlatego że... Po prostu czasami nie... Po prostu nie wytrzymam bez jednej ręki. Poza challenge! Raz, dwa, trzy. No i tak mniej więcej będzie wyglądało, nie? Jak mój brat będzie chciał robić pauzę, to będzie musiał przyjechać. W sensie ja będę musiał się zatrzymać, zrobić już pozę. A on wtedy podjedzie po mój telefon, żeby zobaczyć, jaką pozę zrobię. Bo po prostu nie mamy dwóch kamer. Proszę? Dobra, póki co nie mam żadnej pozy challenge. Okej, dobra. Niestety mój brat musi na chwilę iść do domu, się pewnie napić. Więc teraz możemy jedynie sobie popatrzeć na to pole piękne. I słuchajcie, naprawdę zasubskrybujcie AC24, bo naprawdę chciałbym, żeby on wbił te 400 subskrypcji. Przecież nie wiem, ile obecnie ma AC subskrypcji, bo aż tak często nie wchodzę na kanały innych youtuberów. Ogólnie dawno u niego byłem na kanale. Jak możecie zobaczyć, albo jeszcze nie widzieliście, patrzcie, to jest moja hulajnoga Oxelo. Kosztowała dość dużo, 350 zł. Jak możecie też spojrzeć, mam na sobie koszulkę i nie powiem wam, jaką mam koszulkę. To wam zostawiam w komentarzu. Ten, kto napisze to w komentarzu, jaką to mam koszulkę, to po prostu w odcinku go powiem, jaki ma nick, żeby go subskrybowali różne osoby. I słuchajcie, jak zobaczycie, jak czasami mogę robić takie pauzy wielkie, bo nie jesteśmy sami w tym mieście, bo to jest duże miasto. Może nie miasto, wieś. O, tak to powiedzmy.
I planuję zrobić też taki odcinek niedługo, gdzie jadę do AC-ego. Poszedłem taki AC-emu wjazd na chatę i najprawdopodobniej ten odcinek pojawi się w piątek, bo jeszcze, bo ja chyba w sobotę albo w niedzielę, jeżeli wszystko nadal jest aktualne, pojadę do Dźwiży na wakacje i będziecie mogli tam widzieć codziennie vlogi. No, vlogi nie będą zbyt długo trwały, będę wam na przykład, jak jestem na plaży, to po prostu będę wam pokazywał ucinki z tego, jak jestem na plaży, bo naprawdę nie zamierzam robić całego odcinka, gdzie jestem na plaży, bo to bez sensu. A na plaży nie będę sam, bo z rodziną, bo jeszcze nie jestem aż taki starszy, żeby móc sam jechać. I najprawdopodobniej jak już zrobimy u AC-ego wjazd na chatę, to będziemy tam grali w... czy znasz dobrze swojego kumpla, bo my z AC-em się czasami dobrze znamy. No, lubimy się bardzo z AC-em i naprawdę jako youtubera jego po prostu podziwiam, że w ciągu tak krótkiego czasu wbił tyle subów. No i jak już mówiłem, sorry, że tak po prostu źle możecie mnie widzieć, bo teraz jestem ogólnie sam w domu. W sensie nie w domu, sam w sensie kamerzysty u mnie nie ma, bo musiał pójść na chwilę do domu, bo go chyba rodzice zawołali, bo to jest mój brat, że czas na. No po prostu teraz może poczekamy na niego. Ja wam mogę pokazać jedynie okolice, jak to wszystko wygląda. Teraz możecie popatrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało z jazdy. Ja dobrze to trzymam? O. Widzicie, jak to przejście naprawdę. Ja po takiej szybkiej jeździe na tej hulajnodze, to mam po prostu wielki ból rąk i kości. I słuchajcie, piszcie w komentarzu, gdzie albo jak planujecie spędzić wakacje. I no co jeszcze mogłabym powiedzieć? Bez względu na to, że dzisiaj było zakończenie roku u mnie szkolnego. O, idzie. Bez względu na to, że dzisiaj było u mnie zakończenie roku szkolnego, to chciałbym was po prostu bardzo pozdrowić wszystkich moich widzów i życzyć mi udanych i miłych wakacji. I słuchajcie, teraz może mały taki konkursik. W sensie nie będzie żadnej, po prostu będzie widok w odcinku. W sensie pokazanie tej osoby, w sensie nie. W sensie pokazania niku tej osoby na filmiku. Który z tych tutaj budynków to mój dom? Mam nadzieję, że zgadniecie, macie na to jeden dzień. I co, teraz przechodzimy już do pauzy challenge. To co, jeździmy dalej, nie? Dym, 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 dym. Oczywiście mój brat też ma... Jaka poza... Weź telefon! Weź telefon. W sensie teraz widzą ogólnie twoją rękę. Tak. Idź do tyłu może trochę, żeby zobaczyli, jaką mam pozę. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. Nagrywa się dalej? Dobra, nagrywa się. Dobra, dalej teraz może tutaj pojeździmy teraz. Ten odcinek nie będzie się pewnie nazywał Poza Challenge, tylko po prostu będzie się ten odcinek nazywał Jeździmy sobie z moim bratem na hulajnogach, bo zbyt wielkiej tej pozy challenge nie ma tutaj. I może w następnym odcinku, jak już będzie trochę więcej osób, nagram Scoot Challenge na hulajnogach. To jest coś smutnego dla mnie, bo ja zbytnio w skuta nie umiem grać i nawet tej gry zbytnio nie lubię. A mój brat się cieszy, bo po prostu on wymiata skuta, jeżeli miałbym porównać siebie do mojego brata. Ja nawet zeskoczyć z chodnika nie umiem, więc tego. Ale mój brat naprawdę jest dobrym wyczynowcem, bo się wywalił chyba już z 50 razy na tej hulajnodze i nadal jeździ. Nie ma żadnej traumy. Aha, i jeszcze nie było też odcinków na YouTubie wczoraj i przedwczoraj, bo nie wiem, no wczoraj nie było odcinka na YouTubie, bo po prostu ja miałem na pewno traumę i AC możliwe, że też miał, bo mieliśmy w szkole taką nudotę i pani nam pozwoliła włączyć telefony i my oglądaliśmy trailery horrorów.
Dobra, to teraz może sobie trochę pojeździmy. Poza challenge! Taka poza już była. Taka była też, ja tak się zatrzymałem. Ale ty tak nie zrobiłeś. Dobra, to już mój brat przegrał, bo koniec już tej. Co? No w sensie dojechaliśmy do pierwszej przegranej pozy, nie? Bo myślałem, że tych poz będzie znacznie więcej. No dobra, to teraz ty może tak pojeździmy teraz, co? Możesz nagrywać z jazdą? No poczekaj, patrz, pojazd się robi. Co, nie pogamy teraz w skuta? Możliwe. Dym. Bez jednej ręki jadę. Patrzcie. Ja będę miał troszeczkę wolno. Wow. Się wywaliłem. Dobra, jakbyście mogli zauważyć, to jest cała moja okolica mojego miast, no wsi. Po prostu pamiętajcie o subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem. Kto da subskrypcję, niech napisze w komentarzu oh yes i wtedy przypnę serduszko i wyróżnię go pod następnym odcinkiem. A chyba to będzie odcinek już jak gram z Aceim w tego, no kto mnie zna bardziej. Dobra, nieważne, to na koniec na dzisiejszy odcinek. Chcesz się pożegnać z widzami? Siemanko, do zobaczenia w następnym odcinku, tak? No. Dobra, pa pa.